Bardzo częstym postanowieniem noworocznym jest nauka języka obcego. W tym odcinku pokażę Ci, jakie są zalety nauki takiego języka, bo nie wszystkie są oczywiste, ale też przedstawię Ci cały mój gotowy system nauki języka obcego. Gotowy? Gotowa? Zapraszam do słuchania. Nazywam się Marcin Kądziołka i witam Cię serdecznie w podcaście 3% lepszy. Będę prezentował Ci tutaj treści z zakresu rozwoju osobistego i zwiększania efektywności Twoich działań. Będzie też o książkach, bo od 2004 roku prowadzę wydawnictwo Złote Myśli. Celem mojego podcastu jest to, żebyś mógł małymi krokami ulepszać swoje życie, by stawał się w każdym tygodniu minimum 3% lepszy. Zapraszam Cię do słuchania. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu 3% Lepszy. Dzisiaj ważny odcinek. Odcinek o tym, jak się uczyć języka obcego. Wiem, że wielu z Was chce się nauczyć języka z różnych powodów, a jakoś do tej pory nie wychodzi, to mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka, po pierwsze, będziesz miał motywację, będziesz miała motywację do tego, żeby się wziąć, wziąć byka za rogi i tego języka się w końcu zacząć uczyć i skutecznie nauczyć. A po drugie, będziesz też miał, miała gotowy system. Może akurat mój system ci się na tyle spodoba, że powiesz, o nie, no do tej pory mi się nie udawało, ale z tym systemem, no to jest wreszcie szansa, żeby zacząć mówić w obcym języku, żeby czytać w obcym języku, żeby słyszeć i słuchać i rozumieć to, co do ciebie inni mówią, albo to oglądasz, będziesz mógł wtedy, albo mogła oglądać filmy w danym języku. Dużo zalet. Dużo zalet nauki języka obcego. Jakie są takie podstawowe zalety, bo mówię, nie, nie, wszystkie, nie wszystkie są oczywiste. No, oczywistą zaletą jest to, że potrafisz się dogadać, tak? Więc możesz rozmawiać z różnymi ludźmi, którzy, z którymi do tej pory nie mogłeś rozmawiać, no bo nie mówili po polsku. Więc to jest oczywista zaleta, że, że masz większą grupę osób, z którymi możesz rozmawiać. Poszerzasz swoją strefę komfortu. Na przykład dlatego, że łatwiej ci jest pojechać za granicę. Szczególnie jeśli mówimy o języku angielskim, który jest takim no, podstawowym językiem, nie czarujmy się w obecnych czasach, brak umiejętności, przynajmniej podstawowego rozumienia języka angielskiego jest mocną przeszkodą do, do robienia wielu ciekawych rzeczy. I często mamy taką barierę. Jeżeli ktoś nie mówi po angielsku, to mówi: „A ja nie lubię w ogóle wyjeżdżać za granicę”. A nie chodzi o to, że nie lubisz wyjeżdżać za granicę, tylko o to, że boisz się, że za tą zagranicą coś się wydarzy i nie będzie w stanie się dogadać i w ogóle e, wszystkie negatywne scenariusze się spełnią. A jakbyś tym językiem się posługiwał, to by ta, ten strach zniknął. Więc zwiększasz swoją strefę komfortu i możesz pojechać sobie swobodnie za granicę. Gdy nawet w Polsce ktoś zagada do Ciebie na ulicy w obcym języku, to nie uciekasz spanikowany, tylko jesteś w stanie porozmawiać, bo najczęściej, no, ja mówię tutaj o Katowicach, o Warszawie, Krakowie, o większych miastach, no to już jesteśmy, jesteśmy w Europie i jesteśmy coraz bardziej też celem turystycznym. Więc wiele osób mówi w języku obcym, ale najczęściej, jeżeli ktoś obcy, nie, obcokrajowiec zagaduje w jakimś języku, to najczęściej jest to angielski. Bo, bo też no, stało, angielski stał się takim językiem międzynarodowym, więc jeżeli ktoś chce się o coś zapytać, to po angielsku pyta. No, I wtedy no, nie, nie, nie stoisz jak kołek, nie, nie wiesz z za zakłopotania, co powiedzieć, tylko po prostu rozmawiasz normalnie, więc to jest kolejna, kolejna zaleta. No, i to są takie bardzo oczywiste zalety. Nie wiem, znalezienie nowej pracy, gdzie jest wymagany język obcy, możliwość spędzenia czasu dłuższego za granicą to są oczywiste zalety, ale są też zalety mniej oczywiste, o których nie zawsze się tak myśli na pierwszy rzut oka czy na pierwszy rzut ucha. Bo z mniej oczywistych zalet jest to, że poznajesz Daną kulturę i ludzi, bo ciężko, lub nawet jest to niemożliwe, żeby nauczyć się języka obcego bez poznawania kultury danego kraju, danego, właśnie języka, i bez poznawania ludzi, którzy w tym języku mówią. Więc nagle okazuje się, że zaczynasz być bardziej otwarty na, na inność, inaczej patrzysz na świat, masz szersze horyzonty, jest dużo takich właśnie zalet związanych. Nie do końca wprost nauką samego języka, ale to, że zaczynasz się interesować kulturą, sztuką, ludźmi, e, którzy do tej pory nie było to w kręgu Twoich zainteresowań, a tylko dlatego, że uczysz się języka, nagle się okazuje, że tam zaczynasz szperać też e, o, o innych e, i dowiadywać się o innych rzeczach. E, poznajesz też wiele ciekawostek, e, więc sam stajesz się ciekawszą osobą w kontaktach z innymi. Wiesz, możesz rzucić, a wiecie, że Madryt jest najwyżej położoną stolicą w Europie? No i nagle ludzie mówią, no o, nie wiedziałem, naprawdę? No naprawdę, ono ciekawe. I masz coraz więcej takich rzeczy, które możesz, no rzucasz jak, jak z rękawa, bo po prostu jesteś z nimi na bieżąco, a one są ciekawe, jakoś, no ciekawostki są ciekawe. Więc inni mówią, o, nie wiedziałem, a powiedz mi coś więcej i tak dalej. Więc możesz zagajać rozmowę w ten sposób. I, I takich rzeczy jest całkiem sporo, gdy zaczynasz wchodzić w daną kulturę, właśnie w dany, w dany język. Kolejną rzeczą, która jest ważna, a jest bardzo często niedoceniana, to to, że masz całkowicie inne połączenie emocjonalne ze słowami. O co chodzi? O to, że gdy myślisz i mówisz tylko w jednym języku, to Masz zawsze jedno skojarzenie z jakimś słowem czy z jakimś wyrażeniem. Z większości wyrażeniami nie mamy żadnego takiego stosunku emocjonalnego, ale z niektórymi mamy. I jeżeli jest to coś negatywnego, to gdy myślimy w naszym ojczystym języku, czyli po polsku, to one mogą nas blokować. Czyli jeżeli zadławiłeś się w przyszłości, w przeszłości jakimś cukierkiem, to gdy mówisz cukierek, to w Twojej głowie odpala się to dawne skojarzenie. Powiedzmy, że ono było, mogło być mocne. Tak się zadławiłeś, jak byłeś małym dzieckiem, że prawie się udusiłeś. Więc gdy myślisz cukierek, gdy wypowiadasz słowo cukierek, to aż coś Cię skręca wewnętrznie, że ten cukierek jest taką blokadą. I teraz, gdy zaczynasz się uczyć obcych języków, to nie wiem, angielskie candy, czy francuskie bonbon, czy hiszpańskie caramelo, one nagle są neutralne. To już no, ciężko mieć e, e, negatywne nagle skojarzenie ze słowem bombą, bo, bo dopóki zaczynasz, w momencie jak się zaczynasz tego uczyć i masz te słowa w języku obcym, to dopiero to połączenie emocjonalne musisz stworzyć. I ono może być całkowicie inne od tego połączenia emocjonalnego, które masz w języku polskim. I to jest niesamowite, bo... Myśląc i porozumiewając się w języku obcym, możesz być trochę inną osobą niż wtedy, gdy mówisz po polsku. To jest niesamowite i jeżeli do tej pory nie, nie nauczyłeś się żadnego języka obcego na takim poziomie, żeby się z nim utożsamić, żeby w nim myśleć i mówić bez zastanowienia, to zaręczam Ci, że to, że to jest fantastyczne uczucie, bo widzisz, że inaczej reagujesz, inaczej się zachowujesz. Masz inną emocjonalność, gdy rozmawiasz w języku obcym niż w języku swoim ojczystym. To jest naprawdę e, uczucie nie do przecenienia, jest to niesamowite, jak można e, oszukać jakby swój umysł, że tylko mówiąc czy myśląc w innym języku, nagle jesteśmy, mamy trochę inną osobowość. Kolejną zaletą jest to, że twój mózg przełącza się w tryb nauki, więc e, gdy zaczynasz się uczyć intensywnie języka obcego, to dużo łatwiej jest, jest też ci się uczyć wszystkiego innego. Czyli jedno, jednocześnie warto się uczyć jeszcze innych rzeczy niż tylko języka obcego, bo je, nauczanie się w ogóle uczenie się e, intensywne zmienia trochę sposób działania twojego mózgu. I w tym momencie, jeżeli chcesz się też uczyć czegokolwiek innego, no to warto to połączyć, bo będzie Ci łatwiej to zrobić i szybciej, bo Twój mózg jest już nauczony tego, że warto się uczyć, więc łatwo wchodzi Ci do głowy całkowicie też inna wiedza. I teraz przedstawię Ci taki, jakby mój system, albo to, co robię, trochę ubrane w system, jakie ja metody stosuję, żeby, żeby się uczyć takiego języka obcego. Kilka słów może o tym, co już zrobiłem, żebyś widział, widziała, czy ten system jest skuteczny, czy nie. Ja mówię płynnie po angielsku, bez właściwie większych problemów. To traktuję to już jako drugi język, taki naturalny, po prostu. Ktoś do mnie mówił po angielsku, to odpowiadam bez większych zastanowień. E, e, nauczyłem się też francuskiego, doprowadziłem go do takiego poziomu konwersacyjnego, że jak byłem we Francji, to byłem w stanie się dogadać, czytać różnego rodzaju tam opisy, rozmawiać z ludźmi. E, no teraz jest słabiej, bo go od wielu lat nie używam, ale, ale da się to, dało się to zrobić. E, nauczyłem się też podstaw japońskiego, e, nauczyłem się podstaw włoskiego to tak bardziej dla, dla zabawy, z ciekawości, ale, ale da się to zrobić. No i teraz uczę się hiszpańskiego. Jestem na poziomie, nazwijmy to, średnio zaawansowanym, czyli potrafię się porozumieć. Dużo rozumiem z tego, co inni mówią, dużo rozumiem z tego, co jest na, na YouTube na przykład, bo, bo jestem w stanie oglądać różnego rodzaju filmy, filmy na YouTube. Potrafię czytać artykuły w gazetach hiszpańskich, więc jest to taki poziom już ok, ale jeszcze nie, nie płynny. I, I też dzięki temu, że jestem właśnie w tym momencie nauki, to jest to idealne też dla Ciebie, bo ja teraz jestem w najbardziej gorącym okresie nauki języka, więc wszystkie elementy systemu mam na bieżąco, jestem je w stanie wymienić. Jestem je w stanie, jestem w stanie o nich opowiedzieć, więc najbardziej możesz na tym skorzystać, bo to jest najbardziej taki, taki żywy, żywy okres. I teraz. Jak ja robię, co robię, w jaki sposób robię, gdy chcę się nauczyć języka obcego. Najważniejsze, to, co musisz mieć, to cel, bo cel ci daje motywację. Więc jeżeli chcesz się nauczyć języka, bo potrzebny ci jest do pracy, to dobry cel. Bo chcesz wyjechać do danego kraju na przykład na dwa miesiące na wakacje i, i chcesz po prostu się dogadać, jest to trochę słabszy cel, bo, bo możesz nie mieć aż takiej dużej motywacji, bo dwa miesiące, a potem już języka nie będziesz potrzebował, no to może nie być aż taki mocny, ale też jakiś cel to jest. Może chcesz na stałe wyjechać do na, danego kraju, może chcesz poznawać ludzi w danym kraju, może chcesz. Książki czytać w danym języku, bo chcesz, a bo tego nie powiedziałem, jakie to jeszcze zaleta zupełnie inaczej czyta się książkę bezpośrednio w danym języku, a zupełnie inaczej tłumaczenie, bo są pewne niuanse językowe, których nie, nie da się po prostu przełożyć. Tłumacz nie jest w stanie ich przełożyć, żaden, choćby był najlepszy na świecie, to nie jest w stanie ich przełożyć, właśnie dlatego, że my mamy inne postrzeganie, inne uczucia w innym języku. Więc czytanie książki w języku, w jakim została ona napisana, to jest zupełnie coś innego niż czytanie. Tłumaczenia. Może twoją motywacją jest to, że poznałeś miłość swojego życia, która jest obcokrajowcem, czyli kobieta, mężczyzna, który jest obcokrajowcem, no i, i, i lepiej się by było dogadywać w tym języku naturalnym niż, niż, niż na przykład po angielsku, bo może umiesz angielski, ale poznałeś francuskę uroczą i chcesz z nią mówić po francusku. To to jest bardzo, bardzo dobra motywacja, bardzo dobry cel. Więc pierwsze co to. Cel. Jak nie masz celu, to się języka nie nauczysz, bo mózg jest na tyle sprytny, że nieużywane wiadomości wyrzuca. Więc jak nie masz celu, to po co on się ma uczyć języka, jak, jak no, nie, nie będziesz go do niczego używał. Więc pierwsze, cel, bo to daje motywację. I jakie, jakie są sposoby? Bo sposobów nauki języka jest mnóstwo. Ja powiem Ci o tych, które stosowałem i które u mnie działają. Można mieć język w szkole albo na studiach. I to jest najgorsza możliwa opcja. Dlaczego? Bo no właśnie, bo tutaj jest słaby ten cel, jest słaba motywacja. Przeważnie, mamy negatywną motywację, czyli ktoś nam mówi, że teraz się mamy uczyć danego języka. Czy nam jest to potrzebne, czy nie, czy chcemy, czy nie, to musimy się uczyć. I to musimy jest bardzo, bardzo negatywne. Ja mogę podać przykład z życia właśnie z moim francuskim. Nauczyłem się francuskiego sam. Wziąłem dwie książki, kasety, jakieś, wtedy to jeszcze były kasety, bo to jak do technikum chodziłem. Miałem dużo czasu, bo to było w przerwie, właśnie między technikum a studiami, więc miałem trzy miesiące wakacji i nie za bardzo wiedziałem, co z czasem zrobić, więc nauczyłem się francuskiego. Właśnie do takiego poziomu, że sobie pisałem na forach internetowych. Potem, jak byłem w, w Paryżu, to, to byłem w stanie się dogadać. I to było super, i to była moja wewnętrzna motywacja. I byłem przeszczęśliwy, że na studiach będę się uczył francuskiego, bo to a, będzie fajna kontynuacja. Ale się okazało, że te lekcje wcale nie były ciekawe, wcale nie były fajne, że, że musiałem wkuwać jakieś rzeczy, które nie były, nie interesowały mnie, że było bardzo dużo gramatyki, jakichś takich zasad. I nie było to w moim rytmie, nie w moim tempie, w ogóle mi się nie podobały te lekcje. I to spowodowało, że to zabiło moją chęć do nauki i do tego języka. Więc czasem język w szkole, czy potrzeba tego, że musisz zdać jakiś egzamin i tylko, tylko po to się uczysz, jest bardzo negatywną motywacją. I to może pokazywać Ci też to, że jeżeli do tej pory się nie, nauczy, nie nauczyłeś się jakiegoś języka, to możliwe, że tylko dlatego, że miałeś zły cel albo że ktoś ci kazał się go nauczyć i może dlatego pomimo tego, że wiele razy już próbowałeś czy próbowałaś to to się nie udało. A gdy będziesz miał cel i motywację inną, to się uda. I teraz najważniejsze założenie, bo mówię, w szkole nie do końca jest to najlepsza metoda, stosujmy metody inne. Najważniejsze założenie to to, żeby uczyć się szybko. Żeby uczyć się intensywnie, żeby mieć taki massive action. Po angielsku to jest massive action, czyli robić bardzo dużo różnego rodzaju akcji, bardzo różne, dużo różnego rodzaju działań, jak najbardziej zanurzyć się w danym języku, bo jest łatwiej się nauczyć języka szybko, niż nauczyć się języka powoli. Dużo lepiej, bo ta krzywa nauczania, ona jest taka. Yy, Wiesz, no, krzywa nauczania, czyli jak dużo musisz włożyć wysiłków w coś, żeby zobaczyć efekt. I w przypadku języka na początku jest super, na, na samym początku, czyli uczysz się pierwszych 10, 20, 100 słówek, jest fajnie, bo jest ta ekscytacja nauczenia się paru słówek, ale potem jest bardzo ciężko. Dlaczego jest bardzo ciężko? Bo wkładasz tu dużo energii, a nie widzisz efektów. I najprościej się tutaj, że tak powiem, wysypać. Czyli y gdy robisz to powoli, to ten czas, gdy zobaczysz jakieś pierwsze efekty, czyli że zaczynasz rozumieć jakąś piosenkę w, po francusku, czy zaczynasz cokolwiek kumać, co ten gość po angielsku do siebie gada, jest, jeżeli to będzie długie, to, to może się po prostu zniechęcić. A jak zrobisz taki właśnie massive action, czyli za, zanurzysz się w języku i włożysz to mnóstwo energii, żeby zrobić to szybko, to pojawią się pierwsze efekty i te efekty cię zmotywują do dalszych działań. Więc to jest pierwsze założenie. Jak, najwięcej, jak największe zanurzenie w języku i jak najwięcej energii w to wkładaj. I tak, możesz wykupić jakiś kurs w szkole językowej. Ja chodziłem na kurs w szkole językowej, gdzie na taki zaawansowany angielski. Najpierw się nauczyłem angielskiego, znowu sam, jakoś tak samoukiem jestem. Potem miałem język na studiach, angielski, ale bardzo szybko, bo po prostu go zdałem od razu wszystkie semestry, żeby się nie męczyć. Czyli udało mi się jakby mieć angielski na takim poziomie, że poszedłem i, i po, po pierwszych zajęciach, pani, która prowadziła te zajęcia, mu dla paru osób powiedziała, że jak chcemy, to możemy sobie zdać angielski, bo mamy taki poziom, że, że wystarczy jakby na, na, na całe te tam trzy lata chyba. I jak zdamy to przez trzy lata, nie musimy chodzić, no to super, to, to chcę. Zdałem, do widzenia, po temacie, ale potem, jakby świadomie, wykupiłem kurs w szkole językowej, żeby mieć taki poziom, by doszlifować ten język i było to bardzo fajne, dużo mi dało. Można też wykupić zajęcia z w speakerem, to też, też jest fajna rzecz. My to. Mieliśmy bardzo fajną grupę w tej szkole językowej. I potem ta grupa się rozsypała. W sensie, nie pamiętam, czy zlikwidowali ten poziom, czy za mało był chętnych, ale dogadaliśmy się z osobą, która prowadziła te zajęcia i zrobiliśmy tak jakby taką prywatną grupę. Czyli mieliśmy takie prywatne lekcje, to też było fajne. Też do firmy wprowadziłem angielski, mieliśmy zajęcia z native speakerami, więc to, to też mi dużo dało, ale Wydaje mi się, to zależy, no jakie, jakie kto ma założenie. Dla mnie nauka języka na poziomie podstawowym w szkole językowej to trochę strata czasu. Wydaje mi się, że na tym poziomie podstawowym jest tyle różnych innych możliwości, że, że szkoda czasu i pieniędzy, bo dużo lepiej zrobić szybki własny start a po, żeby dojść do poziomu takiego, powiedzmy, zaawans średnio zaawansowanego albo poziomu średniego, ale żeby już coś rozumieć z języka i wtedy na przykład wykupić sobie zajęcia z native speakerem. Bardziej do rozmowy, do gadania niż do nie, studiowania gramatyki. Albo żeby e, nauczyciel Ci tłumaczył już konkretne zagadnienia z gramatyki, a nie tłumaczył ją całą od początku do końca, bo szybciej to zrobisz z książki, czy, czy z internetu, czy z jakiegoś kursu. Ale miałem w tym doświadczenia i, i były one pozytywne, tylko mówię już na takim bardziej zaawansowanym poziomie. To, co jest dla mnie podstawą, to codzienne powtarzanie słówek. Ja codziennie powtarzam słówka w takim programie jak Supermemo. Mam go w komórce. To jest program, który podpowiada to, co dzisiaj powinieneś się nauczyć. I. I ważne jest to, że nie powtarzasz wszystkich słówek, tylko właśnie te, które jest największa szansa, że je aktualnie zapomnisz. Więc, polecam Ci sprawdzić sobie Super Memo. Ja tam mam kupione dużo kursów, bo z różnych języków, ale aktualnie się uczę hiszpańskiego, tak jak mówiłem, więc mam kupione cztery kursy. Początkujący, średniowo zaawansowany i zaawansowany, plus gramatyka. No, skończyłem początkujący. O, ważne jest to, skończyłem już początkujący, skończyłem średnio zaawansowany, teraz jestem na poziomie zaawansowany tego kursu, ale słówka powtarzam z wszystkich, bo i w ogóle, no jakby takie unity lekcje, z wszystkich powtarzam, bo chodzi o to, że nie, żeby skończyć kurs, bo zapomnimy, tak, mózg zapomina te, te rzeczy, które nie są przerabiane. Więc Super Memo jest o tyle fajne, że przypomina właśnie z tych poprzednich rzeczy te, które, które moglibyśmy zapomnieć, a bierze to na podstawie algorytmów, jakichś wewnętrznych i tego, i, i, i historii. Czyli jeżeli ja dane słówko pięć razy już widziałem i pięć razy powiedziałem, że, że go pamiętam, no to następnym razem Super Memo mi go przypomni na przykład dopiero za rok. Albo za miesiąc, a nie jutro, bo już widzi, że już go zapamiętałem. Więc Super Memo codziennie. Codziennie powtarzam słówka w Super Memo. Poza tym, codziennie słucham podcastu do nauki hiszpańskiego. Minimum 20 minut. I to jest proste do zrobienia w samochodzie, ponieważ jest to podcast, to można to zrobić bez patrzenia w jakikolwiek ekran i to mi daje osłuchanie się z językiem. Więc dru druga rzecz, uczysz się danego języka, posłuchaj sobie podcastów. Myślę, że na. W każdym języku są podcasty do, do jego nauki. E, oczywiście tam włoski, hiszpański, francuski, angielski to, to w ogóle bez problemu, bo i tego jest więcej. E, ale ale w, w danym, jeżeli nawet chcesz jakiś bardziej abstrakcyjny język, to też znajdziesz podcast i słuchaj, tylko znowu ważne, codziennie. To jest podstawa tego, tego systemu. E, używam też Duolingo, tylko Duolingo jest o tyle problematyczne, że w Duolingo możesz się uczyć na pewno angielskiego. Jeśli, jeśli nie znasz innego języka, a inne języki można się uczyć, jeśli znasz angielski. Więc znowu, jeżeli znasz angielski, to wrota świata się otwierają dużo szerzej, bo ja się uczę hiszpańskiego znowu codziennie z Duolingo, ale dlatego, że on jest, że kurs jest po angielsku, tak? Czyli ja sobie tłumaczę, znam, no, na na tyle angielski, że widzę zdanie po hiszpańsku i od razu mówię, jak ono wygląda po angielsku. Nie po polsku, tylko po angielsku. Więc to jakby w dwóch językach. No jeżeli nie znasz angielskiego na tyle płynnie, no to, no to Duolingo ci tu pewnie nie pomoże, jeżeli chcesz się uczyć właśnie tam. No nie hiszpański na pewno, francuski, włoski. Włoski też jest tylko w powiązaniu z angielskim, bo, bo też się go uczyłem w ten sposób. No coś za coś, ale Duolingo też jest za to darmowe, bo super memo się płaci za kursy, tam niewiele się płaci, a Duolingo jest bezpłatne. Podcasty oczywiście też są bezpłatne. Co dalej? Od czasu do czasu oglądam na YouTube wideo po hiszpańsku. Albo specjalne takie są kanały po prostu do nauki, albo coś co mnie interesuje i jest na takim poziomie, że jestem w stanie to zrozumieć. Bardzo fajne są te deksy. Dużo ciekawych rzeczy jest, ale są przeważnie, ponieważ to często są mówcy, czyli używają języka w sposób taki bardziej profesjonalny, więc y, mówią wyraźniej, no nie wszyscy, ale, ale często, y, więc łat dużo łatwiej to zrozumieć niż jakąś taką paplaninę typu jakiś serial, czy, czy jakieś takie po prostu gadanie youtubera, tak, więc y, na pewno jesteś w stanie, no, jak już masz jakiś język na poziomie średnio zaawansowanym, to jesteś w stanie znaleźć coś na YouTubie i z tego się też uczyć, ale właśnie mówię, nie tylko... Typowo do nauki, materiały, ale czasami jest coś właśnie fajnego, interesującego, a ktoś o tym opowiada w danym języku. To masz dwie pieczenie na jednym ogniu. Kupiłem też dwa kursy na iPada, początkujący i średnio zaawansowany. Specjalnie na iPad'a, żeby zmieniać kontekst, żeby to było inne urządzenie. Czyli nie jest to ani komputer, ani telefon, tylko jest to iPad. Więc wtedy wiem, że się jakby przełączam w tryb nauki języka. Bo iPada rzadko korzystam do, do czegokolwiek innego. Przeważnie działam na komputerze albo na telefonie, więc jak biorę iPada do ręki, to wiem, że to będzie wtedy nauka języka. Szczególnie, że mam. E, tak wyszło, że mam dwa iPady, a akurat ten jeden jest tylko do nauki języka, bo to jest starszy model. I więc jak wie, mam takie jakby skojarzenie emocjonalne. Skoro biorę tego iPada do ręki, to teraz się będę uczył języka i to jest fajne. Nie robię tego codziennie, ale staram się, to znaczy mam w planach miesięcznych wpisane, ile mam przerobić lekcji i ten, ten plan realizuję. Co więcej, kupiłem i czytam książkę hiszpańską. Taką specjalną książkę na odpowiednim poziomie dla osób uczących się języka. I takie książki są dla każdego języka, przynajmniej dla tych, z których ja się uczyłem, bo miałem też książkę po francusku, a dwie książki miałem po francusku, właśnie na odpowiednim poziomie. I na tych książkach piszę, że to jest tam poziom A2, B1, C1. Więc jak wiesz, na jakim jesteś poziomie, a mniej więcej wiadomo, to jak już się zaczniesz orientować, to, to będziesz wiedział, na, na jakim jesteś poziomie, to możesz sobie kupić książkę w tym, na tym poziomie w danym języku. Ja to akurat kupiłem na. Na Kindle, czyli e-booka w Amazonie i, i, i korzystam z wersji elektronicznej, ale pamiętam w dawnych czasach francuski, miałem w książkę fizyczną, da, taką no, papierową. Dało się kupić w jakiejś księgarni językowej, i, i to na pewno teraz też się da w ten sposób zrobić. Co jeszcze? Chodzę na spotkania. Chodzę, może to za duże słowo, bo, bo dawno nie byłem, ale kilka razy byliśmy sami, byłem i, i z moją żoną. Na takie spotkania, gdzie są specjalnie poświęcone temu, żeby mówić w danym języku. U nas jest to Todos hablamos español en Katowice, czyli wszyscy mówimy po hiszpańsku w Katowicach, i to są spotkania cykliczne co tydzień, gdzie się spotykają osoby mówiące po hiszpańsku. Polacy i obcokrajowcy, i no, nie mówi się tam tylko po hiszpańsku, ale na pewno można znaleźć osoby, które. Yy, które chętnie sobie po hiszpańsku po, opowiadają i co ważne jest to takie yy, założenie jest takie że no wszyscy wiedzą że spotykamy się tam po to żeby poćwiczyć swój hiszpański więc nie ma problemu jeżeli twój hiszpański jest na poziomie początkującym i mało co rozumiesz, bo, bo inni to rozumieją, że ty się uczysz. Więc tu jest też jak najbardziej ok, że że nie ma jakiegoś tam stresu, że wow, ja nie będę umiał, nie będę wiedział, co powiedzieć. Luz, po to są tego typu spotkania. Więc jak mieszkasz w szczególnie większym mieście i jakiegoś bardziej cywilizowanego języka, czy bardziej języka, który jest częściej używany, się uczysz, to na pewno takie spotkania też znajdziesz. Ja to znalazłem na, na Facebooku. Zamierzam kupić specjalizowane kursy online, bo wiem, że to tak działa, że w pewnym momencie warto się specjalizować na celowniku, że tak powiem. Mam teraz Espaniol de la Calle, czyli taki hiszpański, który się używa w codzienności na ulicy, żeby zdobyć taką wiedzę. No właśnie z, z języka codziennego, a nie z książ, nieksiążkowego. I drugi kurs, który już wiem, który sobie kupię, który dotyczy czasów przeszłych. Bo hiszpański ma tam kilka czasów przeszłych, więc jeszcze taki specjalny tryb. No i dla mnie jest to dość skomplikowane. Nie mogę jakoś załapać, jak tego się używa, kiedy, którego. Więc już znalazłem kurs, który uczy właśnie konkretnie tego więc wiem, że jak skończę ten iPadowy kurs bieżący i wskoczy mi trochę wolniejszy wolnie, wolnego czasu na, na coś nowego no to już wiem, którego kursu, w który kurs się zagłębię. Mam zamówioną książkę do, do gramatyki, moja kochana żona mi zamówiła, tylko jeszcze nie doszła, bo na płynie gdzieś z Hiszpanii, więc trochę trzeba poczekać, ale na pewnym poziomie warto mm, wziąć po prostu... Typową książkę do nauki języka. Ja mam taką e, książkę upatrzoną też na wiele osób, po prostu ją polecało na YouTube. E, typową książkę do, do gramatyki, więc e, z tej książki też zamierzałem się uczyć. E, co więcej, e, Piosenki po hiszpańsku. Mnóstwo znalazłem takich, no, fajnych jakichś tam kawałków. Po hiszpańsku to nie jest trudne, bo wiadomo, że jest dużo e, utworów hiszpańskich, dużo osób też śpiewa po hiszpańsku. No, ale ważno, wa, warto się otaczać takim językiem z każdej strony, więc jeżeli e, słucham jakiejś muzyki, to, no, to na 90% to będzie właśnie muzyka hiszpańska czy muzyka latynowska, gdzie po hiszpańsku śpiewają. I to jest też fajne, bo się można otaczać różnymi akcentami. Akurat hiszpański jest takim językiem, gdzie się e, Mówi w całym, na całym świecie w tym języku, a nie tylko w jednym kraju, i mówi się w wielu różnych dialektach, w wielu różnych akcentach, i, i warto się osłuchać z różnymi akcentami. W, w muzyce jak najbardziej jest to, jest to możliwe. Co jeszcze? Wszystkie urządzenia mam przełączone na język hiszpański, czyli komputer, iPady, telefon, nawigacje w samochodzie, wszystko co do mnie gada, czy co mi wyświetla jakieś komunikaty, to mi wyświetla komunikaty. Po hiszpańsku, no i, i to powoduje, że muszę się bardziej skupić na tym, co tam jest napisane, i też e, powoduje moje większe na m, zanurzenie w tym języku. E, I co jeszcze, jeszcze robię? Kupuję i czytam czasopismo takie typowe do nauki języka. To w, akurat przy hiszpańskim jest to Espaniol Si Gracias. Ale wiem, że to czasopismo czy ta, to wydawnictwo wydaje czasopisma też w innych językach. Bo widziałem angielski, francuski, włoski, rosyjski. E, może w innych językach też e, działałem. Więc jak, jak Cię to interesuje, to zobacz sobie "Español i gracias e, czasopismo, i pewnie tam będzie gdzieś link do, do wydawnictwa, i pewnie tam znajdziesz też inne czasopisma w, w innych językach. E, no i to by było chyba. Chyba na tyle, co z rzeczy, które korzystam, jak teraz tak patrzę, to jest tego całkiem sporo. I, i tak sobie myślę, że, że ten odcinek nagrałem też dla siebie, bo, bo teraz przy hiszpańskim mam już ten system mocno, mocno dopracowany, wiem z czego warto korzystać, z czego nie. I chętnie go wykorzystam do, do nauki kolejnego języka, jak będę się uczył kolejnego, a na pewno będę, bo to, to jest świetna rzecz i bardzo rozwija umysł. Więc wtedy sobie wrócę do, do tego odcinka podcastu. No a Ty masz taki, taką korzyść, że możesz już teraz zbrać, korzystać z tego systemu, który opracowałem, przetestowałem na własnej skórze. Powodzenia w nauce języka. Jakkolwiek, jakikolwiek wybierzesz, to, to trzymam za Ciebie kciuki. I pamiętaj o ważnym słowie, które się pojawiło tutaj. Kilkukrotnie, mianowicie jest to słowo codziennie. Ja codziennie powtarzam słówka, codziennie słucham podcastu, codziennie robię duolingo, więc jakkolwiek jakikolwiek by nie był Twój punkt skupienia, bo zauważ, że słówka to jest zapamiętywanie czy rozwój języka, duolingo, no bardzo podobne, ale, ale już jest tam bardziej, może więcej takich manualnych rzeczy, które trzeba, no różnego rodzaju ćwiczenia są. A słuchanie podcastu znowu rozwija właśnie tą część rozumienia ze słuchu. Jakkolwiek byś nie chciał korzystać z języka, muszą być w tym Twoim systemie nauki jakieś rzeczy, które robisz codziennie. Lepiej zrobić codziennie coś po 15-20 minut, niż tylko w niedzielę robić przez 4 godziny, bo po prostu robienie czegoś przez jeden dzień w tygodniu nie zadziała. Rób codziennie, będzie działać. Daję Ci na to gwarancję, bo wielokrotnie to przetestowałem. Czy mam za Ciebie kciuki powodzenia? Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu 3% Lepszy. Marcin Kabioka. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był on dla Ciebie wartościowy, to podziel się ze swoimi znajomymi. Spraw, żeby również oni mogli poczuć, jak to jest, gdy stają się lepsi, chociażby o 3% w każdym tygodniu. Jeśli słuchasz tego podcastu na platformie, która umożliwia wystawianie ocen, umożliwia zostawianie komentarzy, to podziel się komentarzem. Zostaw swoją opinię, kliknij w te gwiazdki. Będę Ci za to niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. I zawsze zapraszam Cię na stronę 3lepszy.pl 3 pisane cyferką. 3lepszy.pl Pozdrawiam serdecznie, Marcin Kondziołka.